Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym się z Wami podzielić pewną modyfikacją WOTA, którą stosuję od pewnego czasu. A mianowicie chodzi o zmianę odświeżania ekranu, ilość klatek w samym garażu WOTA. Domyślnie Wargaming ustawia tutaj 60 klatek, niezależnie od tego, jaki mamy monitor, jaki mamy klatkaż ustawiony w grze. Domyślnie w samym garażu w grze mamy 60 FPS-ów. Skutkuje to takim dziwnym przerywaniem w garażu, brakiem płynności tego garażu, mimo tego, że nasze parametry sprzętu pozwalają na ustawienie większej ilości. Ja posiadam monitor 144 Hz, karta radzi sobie bez problemu z ustawieniem 144 klatek i też irytuje mnie to, że brak płynności, takie szarpanie w samym garażu. Pokażę Wam teraz, jak zmodyfikować plik config, engine config, który znajduje się w katalogu World of Tanks, w katalogu RES, po to, żeby ustawić własną wartość. Przejdziemy teraz na pulpit. Wchodzimy sobie do katalogu z grą. W moim przypadku jest to dysk C, Games, World of Tanks, RES, katalog. I tutaj mamy engine config. Dobrze jest przy każdorazowym takim modyfikowaniu tego pliku przekopiować go sobie na chwilę, zrobić sobie kopię. Ja go właśnie skopiuję na pulpit. I teraz mam pewność, że jeżeli będę go modyfikował, to w razie jakichś tam problemów będę mógł wrócić do poprzedniego albo go zastąpić. Domyślnie ten plik jest on w formacie XML. I nie jest on standardowo otwierany przez Windows, jest on zaszyfrowany. Aby go otworzyć, potrzebujemy takiego toolsa z Wargamingu. Już Wam pokażę, jak to się nazywa. Jest to VOD Tools, w moim przypadku wersja 0.5.3. To jest taki programik, którym domyślnie możemy otworzyć pliki z gry. Ja teraz sobie pozwolę otworzyć ten plik engine config na pulpicie. Tak to wygląda. Minus jest taki, że nawet jeżeli go otworzymy, pokażą nam nasze parametry, które mamy do konfigurowania, nie jesteśmy w stanie zapisać tego pliku, wyskoczy nam błąd. Czyli jeżeli sobie tutaj zmienimy, tak jak w moim przypadku jest to frame rate, w tym parametrze te 60 zmieniamy na 144 klatki. Kolejny jest na dole, który ustala nam maksymalne klatki w garażu, tu też 144, i chcąc zapisać nadpisać ten plik albo zapisać go jako kolejny, na przykład engine config 1 na pulpit, wyskakuje błąd. Możemy sobie go zamknąć. Aczkolwiek po pierwszym razem, jak otworzymy sobie dany plik tym programem VOD Tools, okaże się, że możemy go sobie edytować w WordPadzie. W notatniku. Więc teraz przejdę do katalogu tutaj na pulpit i edytuję go prawym guzik myszy. Otwórz za pomocą WordPad. No i okaże nam się, że normalnie już nie jest on szyfrowany, ale jest widoczny. Wyszukujemy sobie parametry frame rate. Tutaj mamy taki frame rate. Zmieniamy sobie parametr reduce frame rate z 60 na 144. To jest pierwszy parametr. Max framerate nie musimy zmieniać, bo to jest maksymalne. I drugi parametr, który nas interesuje, jest praktycznie na samym dole. Jest to max framerate. Maksymalny framerate, jeżeli chodzi o garaż. Też zmieniamy go sobie, w moim przypadku, na 144, bo taki monitor posiadam. Jak już go zmienimy, zamykamy i zapisujemy. Nadpisujemy ten plik config. Wcześniej było 60, teraz Wam pokażę, jak go otworzę, że jest 144, jest nadpisany, tak? Mamy 144. Kolejna rzecz to jest skopiowanie go, czyli kopiujemy go do katalogu, tak jak mówiłem, z grą, czyli Games, World of Tanks, RES, i tutaj, gdzie mamy ten engine, wklejamy go. Nadpisujemy ten, który jest, i praktycznie to jest cała operacja. Wchodzimy do gry. Oczywiście grę musimy zamknąć wcześniej, bo nie będziemy widzieli żadnej różnicy. Uruchamiamy grę na nowo. Ja tą grę uruchomiłem w oknie tylko po to, żeby móc nagrać film w całości.
Normalnie, standardowo uruchamiam na pełnym ekranie, ale żeby na potrzeby nagrania, uruchamiam w oknie w tym momencie. Po takiej zmianie będziemy cieszyć się płynnością w samym garażu. Nie będzie to nas denerwować, że mamy bardzo dobry sprzęt, a szarpie nam czołgami w garażu. Są takie przerywania dziwne. W samej grze nie zmienia to nic, ale w garażu spędzamy dosyć dużo czasu, więc też powinniśmy cieszyć się tą jakością wyświetlanego obrazu. Gra już się uruchamia. Mam nadzieję, że to pomoże w większości osobom w uzyskaniu tej płynności w garażu. I teraz jak widzicie, nie wiem czy to zauważycie, bo filmik będzie nagrany w 60 klatkach, ale nawet w oknie jest pełna płynność. Wszystko aż pływa praktycznie. Jest rewelacyjna płynność. Rewelacyjna. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję. W komentarzach piszcie, postaram się odpowiedzieć, jeżeli będą jakieś pytania. No i na razie, trzymajcie się.